Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken, a to już szósty odcinek z Farming Simulator 22, w którym od zera do milionera być może staram się rozwinąć swoje gospodarstwo. W poprzednim odcinku obiecałem, że zajmiemy się drzewami, ale tutaj wyszedł pewien niefart Stefan i tymi drzewami, moi drodzy, zajmiemy się dosłownie w następnym odcinku, ponieważ w dzisiejszym będzie, myślę, również temat związany z drzewami. Robiłem pewien eksperyment, ale tym za chwileczkę się z wami podzielę. Miałem oczywiście jedną trudność ogromną poza odcinkiem, a czym chcę się z wami, moi drodzy, podzielić. Zobaczcie, co ja tu porobiłem. Tutaj wszędzie były krzaki. No teraz nie zobaczycie, bo już się ciemno robi. W każdym razie później was oprowadzę. Kupiłem taką maszynę do... No bo zaczęło się od tego, że tutaj chciałem na próbę jedno drzewko ściąć. I to jest pierwsza rzecz, którą odkryłem, którą się z wami podzielę. No pewnie wytrawni gracze wiedzą, ale może komuś początkującemu się to przyda. Jeśli, moi drodzy, sadzicie drzewa po to, ażeby były one do wycinki, to te drzewa jednak po roku wam nie urosną. To, co urosło nam ostatnio po roku, to... No było drzewo, nie, ewidentnie, natomiast nie takie nadające się do sprzedaży, w sensie było jeszcze zbyt małe. Więc takie fajne drzewo, takie grube, nadające się do sprzedaży, potrzebuje 2 lat czasu gry. To jest taki, moi drodzy, protip, którym się z wami dzielę. Więc dlatego tam troszeczkę było pusto, ja w to miejsce dosadziłem drzewa, mam bardzo mocno przyspieszony czas, nie mam w żaden sposób, słuchajcie, tutaj żadnych zasianych rzeczy, tylko dzisiaj skupiamy się na drzewach, no bo przecież jakbyśmy tam cieli, to i tak to pole by nam się mogło zniszczyć, także idziemy tutaj w temat drzew. No i właśnie przy tej okazji, słuchajcie, kupiłem, no nie jest droga ta maszyna, taką maszynę, która no ma jakby te pieńki usuwać wystające. No bo wiadomo, jeśli zamyślę jest to, że te pieńki wam będą przeszkadzały, no to ta maszyna jest świetna do usuwania tych pieńków. No i kupiłem tą maszynę, no i tak mnie poniosła fantazja, że stwierdziłem, że wygolę wszystkie krzaki dookoła, bo to jest druga rzecz, którą odkryłem. Zaraz się przekonamy, na ile ona może nam oddać. Tylko to już musi się, widzowie, zrobić jasno, żebyście mogli to zobaczyć. Nie chcę wam tego po ciemku pokazywać, więc myślę, że my tu sobie nawet ten czas będziemy dzisiaj przesuwali totalnie jak się da. Oczywiście zależy nam, aby czas leciał szybko, aby te drzewa szybko rosły. Bo tutaj, tak jak mówię, skupiamy się dzisiaj tylko na drzewach. No i co, moi drodzy? Czekajcie, nie przejechałem? Nie. No niestety odsetki są, bo jakiś tam kredyt mi się wzięło, widzowie. Niestety... Nie będę mówił, że nie. Ja mam wrażenie, słuchajcie, że tak się z wami zagadałem, że przejechałem sklep, ale to jest może błędne wrażenie, bo sklep... No tak, dobrze mi się wydaje. Oczywiście, że przejechałem. Widzicie, gadam do was i zapomniałem o sklepie. Jadę do sklepu posadzonki. Natomiast jaki, słuchajcie, problem napotkałem? No, jestem troszkę jedną rzeczą... No, gdzie mnie tu? No, co za gość? No i gdzie żeś mi wjechał pod traktora? Przecież ja mam pierwszeństwo, chłopie. Może masz fajną tą Oktawię, czy tam Superba, czy co to jest, no ale... Bez przesady, no. No i jeszcze nawet tutaj mi wjeżdżają. Że w Eurotraku to już się przyzwyczaiłem, no ale że tutaj... Dobra, także widzowie, już kupujemy sadzonki. Już wam wszystko, moi drodzy, mówię co i jak. Kupimy, ja tutaj... Widziałem tam, te modyfikacje były jakieś powłączane, no to nie wiem, czy od razu bym sobie aż tyle drzew chciał kupować. Może 120 bym wolał kupić. No bo normalnie, czekajcie, normalnie fabrycznie mamy 20 drzew za 20 drzew jest za 1000. Czyli to tak jakby wychodzi 20 drzew za 1000. Dobrze. Czyli po 50 za drzewo. Tutaj mamy pakiet 40 drzew za 1500, a 60 myślę, że też, ja myślę, że 1000, 120 sobie kupimy drzewek.
I teraz pytanie. Nie wiem, czy myślę, że kupimy ten świerk, widzowie, nie będziemy na razie kombinować, bo to jest drzewo do wycinki. Słuchajcie, to ma być drzewo do wycinki, także tutaj nie będziemy się szczypali za dużo w ogóle, idąc za radą widza. Dziękuję, drogi widzu. Ustawiłem sobie, słuchajcie, ponownie... O, wszystkie 120, czyli to od palety zależy, super. Ustawiłem sobie ponownie skróty klawiszowe, znaczy domyślne ustawienia klawiatury, nie? Takie, jakie są tutaj w Farming Simulatorze. Natomiast z czym napotkałem trudność? No bo chciałem się wziąć za te drzewa i tutaj chyba kolegę poproszę o pomoc. Powiem wam, jestem bardzo rozczarowany. To jest pierwsza rzecz, którą mnie Farming rozczarował i wczoraj... Tak naprawdę z tego powodu też ten odcinek troszkę przesunąłem z drzewami, bo czułem się jak totalny idiota. Szukałem, nawet starałem się znaleźć, no wszędzie gdzie się da, nigdzie nie było informacji na ten temat, jak ścięte drzewo załadować na tym dźwigiem na przyczepkę, że tak powiem. I powiem wam, że to jest coś, co naprawdę jestem no, na maksa rozczarowany. Tutaj w ogóle, słuchajcie, drugi rząd drzew dosadziłem. No wiadomo, jeszcze ich nie widać, więc dopiero zobaczycie. A dzisiaj będziemy sadzili drzewa tam, gdzie były krzaki. Powycinałem krzaki, widzowie. Jak się zrobi jasno, to... No i słuchajcie, jestem bardzo rozczarowany, jeśli chodzi o sterowanie tego dźwigu. Bo robimy to tylko myszką i generalnie jest to takie sterowanie, no bym powiedział, trudne. Długo nie mogłem jakby znaleźć, czy domyślić się, w jaki sposób się, słuchajcie, jednak najbliżej drogi bym chciał. Skoro mogłem tutaj poorać, no to też będę mógł i posadzić. W jaki sposób się, słuchajcie, te, że tak powiem, kleszcze, tak, od O, zaczyna się fajnie, bo możemy sadzić. Tylko wiecie co, ja bym wolał, żeby już było jasno i wtedy czas. Jak najbliżej drogi kto jechał. Jak te kleszcze się zamyka, no po prostu no jestem bardzo, widzowie, rozczarowany. Ja wiecie, że nie lubię narzekać, każdy mnie zna z tej strony, no ale naprawdę, no bardzo niefajnie. Bardzo, widzowie, niefajnie, ciężko się... obsługuje, żeby to drzewo załadować na tą przyczepkę i... No, także tutaj kolegę też poproszę o pomoc, który pewnie jest bardziej doświadczony. Natomiast, moi drodzy, o, teraz sobie dzień zatrzymamy, byście widzieli to moje sadzenie. Ale zrobimy sobie może czas realny, czas rzeczywisty. Zobaczcie, to wszystko teraz widzicie. Teraz oczywiście nie nasadzę równo, bo po ciemku jechałem. Tu zobaczcie, powycinałem wszystkie krzaki. Tu była masa krzaków. I tą maszyną właśnie leśniczą powycinałem przy drodze krzaki i w tym momencie mogę, zobaczcie, co zrobić, widzowie, to... O, dobra, do góry. Znowu jakaś oktawia mnie prześladuje. Co te oktawie mnie... śladują. No jedź, gościu, i teraz mi tu zajechałeś i co mam zrobić? Także, słuchajcie, dobra, znak musiałem strącić, przeszkadzał mi. Także pościnałem krzaki i wyszedłem po prostu z takiego założenia, aha, tutaj trochę mi nie wyszło z tym drzewem, bo się na drodze posadziło. Ciekawe, jak można blisko siebie te drzewa sadzić. Także stwierdziłem, że słuchajcie... Tutaj posadzę drzewka. O nie, tak samo się posadziły. Tutaj damy do góry. I taki był, słuchajcie, mój taki wniosek, czy wiecie, doszedłem do takich tutaj... Zresztą nieważne, bo te drzewa i tak są na wycinkę, więc one jakby tylko, no... Że to wszystko tutaj, wiecie, wyszedłem z takiego wniosku, że to wszystko tutaj, co leci, to wygolę do zera, jak widzicie, jest wygolone i cała farma dookoła jest, słuchajcie, wygolona i mam plan taki, że chcę
po prostu tu posadzić dookoła drzewa. Później pewnie będę sadził takie drzewka, które no w jakiś tam sposób, jakby to powiedzieć, dobra, do góry. Później będę, słuchajcie, sadził takie drzewka, które jakiś tam... Chciałbym jednak od tej strony spróbować. W jakiś tam sposób... Jejku, wysłowić się nie mogę. No, w jakiś tam sposób wyglądają, nie? Także mam taki widzowie, plan. Zobaczymy. Nie wiem, czy tak krzywo można sadzić. Widzę, że tak średnio na razie się to sadzi, ale to tak jak mówię, my tego nie robimy dla jakiegoś tutaj, nie wiem, akurat wizualnie, jak też zobaczę, jak się sadzi i wtedy tak chcę tutaj obsadzić te, że oczywiście, żeby było ładnie, żeby było zielono, wiadoma sprawa, widzowie, bo tak chcę. Więc chciałbym tutaj obsadzić ładnie drzewkami. Później mamy możliwość, bo tu widziałem, jest ten dodatek jakiś, który daje nam tą możliwość, aby... Oj. Daje nam tą możliwość, aby te drzewa sobie wybierać. Mogą być brzozy, wierzby, tam jakieś inne, a nie tylko świerki. Więc na pewno oczywiście z tego, widzowie, skorzystam. Jak widzicie, jeszcze reszta jakaś została z wycinki moich. Z wycinki moich tutaj drzew jeszcze coś pozostawało, nie? Ciekawe, ile tych drzew zejdzie. 120 mieliśmy, 83, no to trochę już posadziliśmy. Ale tu tak naprawdę chcę sadzić, widzowie, na fulla. Chcę sadzić na fulla, ile fabryka dała, żeby po prostu to potem było na wycinkę. I w ogóle wpadłem na taki szalony pomysł. Nie wiem, czy on ma sens, czy nie ma sensu. Jeszcze tak na razie po prostu z czytania tutaj w tych wskazówkach w grze. Nie chcesz sadzić? To teraz mi nie sadź. Taki mi pomysł, widzowie, do głowy wpadł, ażeby kupić... bo są budynki, one nie są jakoś super drogie. 60 tysięcy, to jeszcze bym mógł zainwestować. Tylko czemu mi się to tak samo, kurczę, sadzi? No dobra, trudno, nieważne. I chciałbym, słuchajcie, może cieśle i tartak. W sensie, że... Bo o co mi chodzi? Jeżeli ja sprzedaję drzewo, to różnie to wygląda cenami. Dostanę 2000 za tam 1000 litrów. A tutaj mógłbym mieć meble, nie nawet deski, a meble. Słuchajcie, mógłbym mieć meble i wiecie, za meble bym dostał 6000. Także jeszcze z jedno bym tu posadził mimo wszystko. Nie wiem, czy tutaj w tym dole można trochę z ukosa pojedziemy. Te ciągniki już są brudne, bo one tutaj swoją robotę, widzowie, zrobiły. Naprawdę trzeba przyznać tym ciągnikom, że swoją robotę zrobiły. O! Sadzi czy nie sadzi? No i znowu tak samo. Trudno, no. Wiecie, to jakby w tym momencie nie ma znaczenia. To będą drzewa do wycinki, zwykły tam jakiś świerk po prostu. Także tu się nie musimy jakoś tam spinać tymi drzewami. Na razie jedną stronę obsadzam. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak te drzewa urosną. No może być tak, że będzie mi ich szkoda potem wycinać po prostu. Aha. Dobra. Ja tak w ogóle mam taki pomysł, co by się stało, słuchajcie, gdybym ja jeszcze tak w drugą stronę przejechał i podosadzał. Na szczęście po tych drzewach można jeździć na początku. No zobaczymy, widzowie, co to będzie z tego. No było tutaj, tak wiecie, dużo i całe naprawdę siedziałem nad tym parę godzin, bo chciałem się trochę wyżyć, bo nie ukrywam, że byłem bardzo zły z tego powodu, że... No. Byłem bardzo zły, słuchajcie, z tego powodu, że nie da się...
wiecie, że nie da się tak jakby z tym drewnem, tak jak sobie zaplanowałem. Byłem bardzo wściekły. No bo to obsługuje się to kijowo, nie? Tak jak, no uważam, że wszystko mi się podoba, wiecie, można się nauczyć, to jest, nie sadzi. Można się, wiecie, jeszcze jakoś tam nauczyć tego, powiedzmy, dobra, to ja może sobie najpierw to tutaj też objadę. Wiecie, no bez problemu można się nauczyć, kurczę, obsługi piły mechanicznej, no wszystkiego się nauczysz, ale jeśli chodzi właśnie o to, no to jest, no lipa, widzowie, straszna lipa, jestem bardzo niezadowolony, powiem szczerze, i tak taki smuteczek, nie? Taki smuteczek troszkę. Tu chcę nasadzić drzew, ile fabryka dała tak naprawdę. Żeby później właśnie... Jak widzicie, mam tutaj co kawałek bele, musiałbym je... Ale to mi kolegę poproszę o pomoc. No nie wiem, naprawdę, obsługa jest okropna, jeśli chodzi o ten dźwig. I no, mogę wam pokazać, ale to jakby... No po prostu myszką tak dziwnie się obsługuje. I to jest takie nieintuicyjne, nieczułe wręcz. I naprawdę, no... Są jakieś tam skróty klawiszowe, które... No, na środku drzewa. A dobra, tu możemy drzewo posadzić, bo i tak przecież... Słuchajcie, i tak przecież jakby nie patrzeć, widzowie moi drodzy, kochani, te drzewa pójdą do wycinki, a maszynę do... Zobaczcie, jak pięknie zrobiłem. Wszystko wyczyszczone, jak się tylko dało. I co kawałek leżą kawałki drzew, no bo tutaj tak jakieś drzewa rosły, to je pościnałem. To będziemy musieli ominąć niestety. Chociaż może się uda to... O, może się uda. I klocek to akurat ręcznie mógłbym, ale reszty już ręcznie nie podniosę, nie? Jakbyście chcieli wiedzieć, to niestety reszty już ręcznie się nie da. Nie ma tak dobrze, widzowie, niestety. Nie ma tak dobrze, także myślę, że tak wiecie, posadzimy, a w następnym już odcinku będzie jakiś mega konkret, jeśli chodzi o ścinanie tych drzew. Jestem ciekaw, ile na nich wtedy zarobię. Zobaczymy. Tylko jestem najbardziej, co mnie właśnie tutaj póki co martwi, to ta jedyna rzecz, nie? Jak ja te drzewa będę, wiecie, jak ja je będę ładował na maszynę, no bo wiadomo, że musi być duży kawałek tego, długa tabelka musi być, wtedy zarabiacie, nie? No bo jeżeli jest, wiecie, to drzewo, powiedzmy, jeszcze spróbujemy raz, jeżeli to drzewo jest, powiedzmy, takie, no... Kurczę, nie umiem się wysłowić z tego wszystkiego. No jeżeli to drzewo jest pocięte na małe kawałki, krótkie, tak? Takie, które ręką zapakujecie, no to wiadomo, że dostajecie mniej kasy. I tutaj, skoro jest to wina Farming Simulatora, bo ewidentna jest to wina Farming Simulatora, szła mi jeszcze, słuchajcie, taka myśl przez głowę, żeby może dodatek sobie jakiś zamontować, żeby po prostu to ręcznie pakować i sruch. Sprzęt kupiłem, chciałem używać, nie moja wina, słuchajcie, że nie mogę, tak, że nie działa. Ja chciałem. Więc zobaczymy, widzowie, może tak zrobimy. Jak inaczej się nie da po dobroci, to wiecie, no bo jakby, no kompletnie jest to dla mnie... Tak, ktoś tu powie, że może za daleko trochę zaorałem. Pewnie tak, widzowie, pewnie tak.
Nie będę przeczył. O, tutaj są takie dziury. No to ja myślę, że... Wiem, że te drzewa urosną olbrzymie, ale wiecie, my mamy je na wycinkę, także... Posadzi się, czy się nie posadzi? Nic się nie posadzi. A nie, posadziło się coś. Przy samej drodze, słuchajcie, się też posadziło. No ładnie, no. Jestem ciekaw, co robi z tym znakiem drogowym tu. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak się... Jak one urosną, nie? Jestem, widzowie, bardzo ciekaw. Takie sadzenie, no, wiedziałem, że to trzeba. Tutaj pole, na szczęście nic na polu nie mamy. Tu jest jeszcze taka dziura, można by też coś dosadzić. I cyk, przy samej drodze. Słuchajcie, korzystam, jak widzicie, jestem ekonomiczny, korzystam za darmo z każdego, ale pomyślcie, ile kasy z tego będzie, jeśli my 13 drzew nam zostało, czyli spokojnie na całą działkę jeszcze jedną taką, słuchajcie, jeszcze jedną taką paletę możemy zużyć. Tyle wam mogę, widzowie, powiedzieć. A zobaczcie, ile tu było tych okropnych krzaków, nie? To były same krzaki, słuchajcie. Był krzak na krzaku, naprawdę. A dalej też mamy wszędzie to, słuchajcie, po ten. Wszędzie ja to porobiłem. Fajna maszyna, ona tam nie kosztuje dużo. To się nazywa do wycinania pniaków, nie? Ta maszyna w sensie. I ona przy okazji, jak widzicie, tutaj wszystkie krzaki mi powycinała. Tak się zastanawiałem, nie? Czy to tak będzie, czy nie? Jakoś intuicja mnie, jak widzicie, widzowie, nie pomyliła. Sadzimy na fabrykę, ile fabryka dała, tyle sadzimy, słuchajcie, bo to ma być dla kasy. A później, bo ja bym myślę, żebym chciał... To na środku drzewa chyba się nie... Na środku drogi się chyba nie posadzi. Ja bym bardzo, widzowie, później chciał... Sru mi z tym znakiem. Bardzo... A, czekajcie, bo... Tutaj chyba nie będę mógł jeszcze. No. Wiecie, marzy mi się, żeby później tutaj, jak już gospodarstwo sobie jakoś, wiecie, rozwinę, na tym drewnie zarobię coś, to wiecie, co zrobię? Zrobię bardzo prostą rzecz, bardzo prosty myk. Aha, posadziło się, dobra. Zrobię, widzowie, bardzo prosty myk, jak rozwinę gospodarstwo. A myk będzie polegał na tym, że później faktycznie posadzę tu drzewa, które już będą takimi moimi drzewami, wiecie, ozdobnymi. Po prostu będę dbał o to, żeby to gospodarstwo też jakoś wyglądało, nie? Wiecie, o co chodzi, że nie tylko kasa, bo to też nie samą kasą człowiek żyje. A już wtedy zadbam troszeczkę o rozwój gospodarstwa, nie? Patrzcie, jednak na drodze się wybudowało. Znaczy posadziło. Dobra, wszystkie? Wszystkie zużyliśmy. No dobra, wyłącz w takim razie. No to moi drodzy, no to jedziemy po kolejne, nie? Nie, dobrze było. To dobrze było. Słuchajcie, no to jedziemy jeszcze raz. A teraz może dla odmiany inne drzewa. Czekajcie, 120 kupiłem, nie? Tych drzew. Za 3,5 tysiąca. No więcej, już nie będę kasy wydawał, bez przesady. 120 niech będzie wszystko jako świerk. Nie będziemy tutaj, wiecie, się... I teraz patrzcie, na czas podróży. Przyspieszymy czas. Zobaczymy, jak te drzewka już nam tutaj będą rosły. Może zobaczycie jeszcze w tym odcinku, jak urosną. No, także mam masę tych drzew pościnanych. Zobaczcie, wszędzie gdzieś coś leży, nie? Tylko no problem jest taki, widzowie, że po prostu... Jak mi zostanie, to przez pole. Tam jest to małe poletko, to tam posadzę
dużo świerków i tam będziemy wycinali. Bo skoro mam do pniaków tę maszynę, no to wiecie, to jakby jak zostanie, to trudno, nie? Także myślę, że może być z tego dobra kasa, ale jeszcze będę się zastanawiał, czy kupić tego cieśle. Bo to nie jest duży pieniądz i tu byłbym gotów, czy świadom zarobków, jakie mogę osiągnąć, bo już nie będę, słuchajcie, rzepaku sadził. Znaczy, nie mówię, że nigdy, ale chcę po prostu iść, tak wiecie, rozwojowo. Znaczy, może inaczej. Będę sadził rzepak albo słoneczniki, ale wtedy, jak kupię olejarnię. Olejarnia kosztuje też 60 tysięcy. Także wiecie, może to być naprawdę wszystko super opcja, nie? Może to być super opcja, także no... Będę musiał sobie, jak widzicie, wózek widłowy jakiś skombinować. Bo co chwilę... To jest. To ja to opuściłem? Gdzie mi ty... No zawsze mi ktoś drogę musi zajechać, ja nie wiem, nie? Także słuchajcie, to jakby wtedy uprawa rzepaku będzie miała sens. Więc patrząc, jakie są perspektywy zarobkowe, no myślę widzowie, że myślę, że zrobimy taki manewr, że po prostu może na to kredyt wezmę. Wtedy na tych samych drzewach kolegę bym poprosił do pomocy, bo ja mogę ścinać, mogę je obrabiać, to mi pójdzie sprawnie. Natomiast no, dla mnie problemem no, za 100 punktów jest załadowanie, słuchajcie, tego na auto tym dźwigiem. Chyba, że jeszcze wykombinuję taki sposób, bo wiem, że do traktora są takie jakby widły i może spróbuję tą metodą, że może te widły będą mi prościej działały na traktorze niż ten dźwig, nie? Także wtedy, widzowie, zrobimy taki patent, że prawdopodobnie tymi widłami będę pakował. Bo jak widzicie, ja bardzo lubię do pewnych rzeczy sam dochodzić, uczyć się, tak? Nawet jak coś mi nie wychodzi, no widzicie, że już coraz lepiej jest, ale jednak faktycznie Farming Simulator jest trudny, ale też trudny, słuchajcie, w tym sensie, że... No jest wiele rzeczy. O, tutaj też możemy posadzić po drzewku, bo teraz na razie nic nie będziemy. Nic nie będziemy, widzowie, ten. Na razie robili na polu. Trudny, słuchajcie, jest w ten sposób. W tym sensie jest trudny. Dobra, zaraz ten czas nam przeleci. Jest trudny w tym sensie, że oni naprawdę tych samouczków tutaj nie dają. No bo według mnie, ja uważam, że powinno być jasno i klarownie powiedziane, w jaki sposób obsługuje się, wiecie, że tak powiem, no ten dźwig do... Na drodze. No już dobra, trudno, słuchajcie, będziemy i tak to ścinać, no. W jaki sposób obsługuje się dźwig do... Kurczę, do tego, nie? Do drzew, no bo jak jeszcze, no powiedzmy, ta piła łańcuchowa jest prosta w obsłudze i tu nie sprawiło mi żadnej trudności, można się wszystkiego nauczyć, ja jestem bardzo, wiecie, umiem przeczytać, umiem się dowiedzieć, no jakby nie czekam, żeby na gotowo wszystko. Dobra, to już nie będziemy dosadzali, idziemy na tą drugą część. Tak, no kurczę, no to jest dla mnie takie niefajne, nie? Że jak tutaj, zobaczcie, mam kubkę drewna, to akurat ręcznie wszystko. No i oczywiście mogę to na traktor załadować, ale tego już dużego pieńka nie załaduję. Czekajcie, tu jeszcze nie sadziłem. To może od dołu zaczniemy, co? A, dobra, czekajcie, żeby mi teraz czas nie spierdzielił, bo zaraz będę mieć ciemno. Także zróbmy czas rzeczywisty. No, także zobaczcie, no, aha, tu kawałeczek musimy na czuja.
trzeba będzie na czuja jechać. Widzicie, fajna maszyna, fajna opcja, według mnie w ogóle petarda opcja, tak wam powiem szczerze. Bo tak jak tutaj krzaki rosły, tak i mam taki plan, żeby kupić działkę tam, tam z drugiej strony, tak? Tą działkę też, słuchajcie, obsadzić. Mam taki plan, widzowie. Zobaczcie, tu jeszcze kolejne same place mamy, słuchajcie, do obsadzania, nie? Gdzie by nie spojrzeć, jest miejsce, żeby coś obsadzić. Także jak widzicie, no... Jest tego sporo, nie? Jest tego na pewno sporo. Ciekawe, czy ja te 100 drzew tutaj będę w stanie wysadzić gdzieś, nie? W ogóle. Bo jakbym kupił, to zobaczcie, ta część kolejna też by była moja, nie? I wtedy tam bym też mógł sadzić. Wiecie, no sru, nie muszę mieć tyle. W tym kącie koniecznie trzeba też posadzić. Także mam taki... Aj. Mam taki, widzowie, plan, ażeby... Ażeby jakoś ładnie, fajnie to zagospodarować wszystko. Bo to wiecie, to jest naprawdę duża powierzchnia, jakby tak spojrzeć, nie? Widzowie, to zobaczcie. Jest to naprawdę spora powierzchnia, którą normalnie macie krzaki, tak? Normalnie są krzaki, a tak macie sporą, naprawdę fajną powierzchnię, którą, zobaczcie, wyciąłem i zobaczcie, ile drzew tu można posadzić. Drzew, gdzie jedno drzewo, nie wiem, czy przypadkiem 2000 nie może, nawet może zarobić. To 2000, słuchajcie, razy wtedy 200 drzew. Zobaczcie, ile to jest kasy, nie? Dlatego jestem pewien, jeżeli już mówiąc oczywiście tylko i wyłącznie o... Wiecie, ja tu mówię w tej chwili, widzowie, tylko i wyłącznie o opcji... Oczywiście z sprzedaży normalnego drewna, a zobaczcie, co w sytuacji, kiedy... To w sytuacji, kiedy ja tak naprawdę tutaj się bawię i robię... Dobra. I bym robił na przykład ten tartak, tak? Zobaczcie, no to w momencie, kiedy ja bym miał tartak, czy tam właśnie tego cieśle, no bo to w sumie jedno i drugie niestety musi być. Musi być i tartak, i cieśla. Także zobaczcie, jaki to jest wtedy, jaka to jest wtedy kasa, nie? Dobra, ja myślę, że tu zasadzę koło tego pola też, bo mamy tyle, słuchajcie, tego... Tu koło tego pieńka to tak nie bardzo jest gdzie zasadniczo. Ale wsadzimy. Im więcej drzew, tym lepiej. Zobaczcie, takie niepozorne, nie? Te sosny. Nawet jak sosna tak naprawdę dobrze nie wygląda. No i na drodze. Trudno, widzowie. Wiecie, jak jest. Tutaj kawałek mi się niestety zmuciło tego. Za daleko trochę mi się pojechało i tak wyszło, no. Niezbyt, no ale trudno. Wiecie, no, nie, człowiek się uczy, to nie zawsze wszystko idealnie zrobi. Mam nadzieję, że uda się tą, bo fajnie te drogi takie wyglądają. Może to się uda jakoś później kamieniem też wysadzić, nie? Bo ta trawa do niczego mi tu, słuchajcie, potrzebna nie jest. Nawet, oj, nawet myślałem, czy pola nie powiększyć.
sobie o ten, o tą trawę, no bo ta trawa, ja wiem, że wielu wykasza trawę, bo to tam kiszonka czy tam coś, ale to jest tak tanie, że to, no nie wiem, nie wiem, jakoś nie czuję, nie czuję bluesa, słuchajcie, z tą trawą, ale może tak dla zieleni, żeby było, bo ładnie, no tak, jak ja bym to wszystko, kurczę, zlikwidował, to też nie byłoby za fajnie, nie, jakby trawy nie było, to może pod tym kątem. To będzie taka aleja świerkowa, słuchaj. Ile mamy jeszcze? 70 drzew. O kurde, gdzie ja to posadzę? Na drodze. Wiecie, to trochę mnie chyba poniosła fantazja. Gdzie ja te 70 drzew posadzę? Tu jeszcze pamiętam, coś było. No tu można jednego świerka wsadzić. Czemu by nie? Wszędzie sadzimy, żeby tylko, wiecie, mieć kasę z tego, tak? Potem nie wyjadę, słuchajcie, bo wszędzie na drodze sadzę, słuchajcie, potem nie wyjadę z chaty. Będą same drzewa. Nie no, wyjadę, co nie wyjadę. Tu jeszcze posadzimy. Zobaczcie, ile tu jest miejsca, naprawdę. Aha, bo my mamy jeszcze przed nami. Tam jest kolejne, zobaczcie, tam jest kolejne jeszcze poletko. Zapomniałem o tym. Całkowicie, słuchajcie, o tym zapomniałem, widzowie, patrzcie. Dobra. Tam jest jeszcze kolejne, także akurat zużyjemy te 120 łącznie. Dobrze, nie 120, co ja mówię, jak jest 120 łącznie, to my będziemy mieli z... Łącznie to my będziemy mieli tych drzew 240. I to jest wygodniejsze, że ta paleta jest na 240, a nie tam po 10. Po 10 jest bez sensu ta paleta. Ja wszystkie, naprawdę, totalnie wszystkie drzewa wymuciłem, które tu były. Możecie mi nie wierzyć, ale no chyba widać, nie? Wszystko jest wymucone, każdy krzak. I żeby nie było, że tutaj idę tylko kasa, absolutnie nie. Jednorazowa akcja, bo chcę sprawdzić po prostu, wiecie, odbić finansowo. Natomiast plan jest taki, że jak się odbije finansowo, to będę sadzić drzewka, ale już tak wizualnie ładnie i będę, wiecie, sadzić te drzewka już tak dla siebie, nie? Żeby było zielono na moim tutaj, wiecie, żeby ten cały mój, nawet płot może postawimy dookoła, bo widziałem tam w opcjach budowy, dopiero przeglądałem te są takie różne, prawda, budynki, także można i też płot sobie postawić. I bramę i różne rzeczy, więc oczywiście zrobimy, ale no wiadomo, no słuchajcie, no najpierw, zanim będziemy urządzać, najpierw to musi na siebie wszystko zarabiać, no to chyba nikomu z was tego tłumaczyć nie muszę, więc najpierw zarabiamy, a później przyjdzie czas na przyjemności, prawda, by to jakoś wyglądało. Ale tu będzie drzew, kurde, już widzę tą kasę z tych świerków. Tak powiem szczerze, świerków to jeszcze nie szkoda, wiecie, ścinać, a inne jakieś fajne drzewo, żeby było szkoda, nie? Dobra, ile mamy? 43. No możemy jeszcze z 2 albo 3 tutaj na dole dać i resztę tam dalej. Tu jest jeszcze, widzę, miejsca trochę. Ale drzew posadziliśmy, widzowie. Ja już muszę wam to pokazać, jak to będzie wyglądało, słuchajcie, po tym. Ja wam muszę pokazać, jak to będzie wyglądało, jak to urośnie wszystko. Tu jestem ciekaw, nie? Aż tego. O, gościa bym rozjechał. Ale po co mi łazi po polu? Kto mu kazał tu łazić? Tu w ogóle tej ścieżki tak naprawdę nie musi być, jak dla mnie. Ten płot też można potem wywalić. Jak już będę miał plan, wiecie, że płotek sobie kupię, to nawet kupię tą działkę obok, nie? To wtedy tego płotu tutaj nie będzie i ta ścieżka też tu nie musi być. Powiększę sobie może pole, albo w ogóle będzie kawałek na las. Kurde, bo zaraz się okaże, że mi tu jeszcze zabraknie. Nie, no tutaj 30 to starczy.
Zobaczcie, co wszędzie, co kawałek jakaś kłoda drewna leży, nie? Zobacz, wszędzie leży jakaś kłoda drewna, żeby się nie obejrzeć. Nie no, ja naprawdę nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego, jak to będzie wyglądało, jak te drzewa urosną. Naprawdę, sobie nie jestem sobie w stanie... Jestem tym podekscytowany, aczkolwiek też przerażony, no bo w tym momencie trochę od kolegi jestem uzależniony, żeby mi... Znaczy, ściąć to nie problem, ale żeby mi pomógł te drzewa, żebym je mógł sprzedać, tak? Mam dostępu do terenu, no dobra. Więc to jakby jest jedyny, słuchajcie, taki... mankament, no bo sam ich na pewno nie załaduję. Ja nie dam rady ich, słuchajcie, załadować samemu. Bo to jest tak kijowe. ...21 jeszcze zostało, kurde. To już tutaj dosadzimy, myślę, nie? Zobaczcie, ile mamy miejsca do wykorzystania. Tutaj też można wsadzić przecież dwie lub trzy. Nawet tu są jeszcze dosadzone, nie wiem, czy to widzicie, nie? Te sadzonki, bo jeszcze sadziłem parę. Jeszcze, słuchajcie, parę wsadziłem. Tak nie bardzo jest gdzie. Gdzie je sadzić tak prawdzie? Dobrze, wiem, że nie mam, nie bulwersuj się. Pojedziemy, słuchajcie, zygzakiem. To się posadzi, to się posadzi na tej zasadzie. To tak dziwnie się sadzi, kurde. Zobaczcie, wszystko pościnane, wszystko. No, także ten płot później myślę, że wywalimy, wiecie, i będzie gitara, nie? Widzowie. Znowu koleś mi tu jakiś lezie. No gdzie mnie po polu łazisz, chłopie? Moje pole. Ile? 6. 6 ostatnich drzew. No to wiecie, to już tam nie musimy. Nie musimy się jakoś, myślę, aż tak spinać. Tu na końcu może być gęsto. Jakby nie patrzeć, nie? Na końcówce może być gęsto, widzowie. O, dwie obok siebie. No dobra. Mamy to. Mamy to, słuchajcie. No to nic. Ja zrobię tak, że przesunę czas i pokażę wam efekt końcowy, jak to będzie wyglądało po posadzeniu, ale nie. Zrobimy inaczej, widzowie. Skoro będzie wycinka w następnym odcinku, to jak to wyjdzie, jak to całe obsadzenie będzie wyglądało i cała wycinka, to zobaczycie już w następnym odcinku. Ja w tym czasie postaram się chociaż na przyczepę poładować te drewna, które gdzie wszędzie mi wezmę na tą przyczepę, którą pszenicę wożę, czy tam rzepak. I tą przyczepą, słuchajcie, zawiozę to do tartaku. Wiem, że dostanę mniej, no ale i tak więcej nie dostanę, skoro ręką to po... Chociaż te, które porozrzucane drewna mi leżą, to załaduję do przyczepy i zawiozę do tartaku.
Także dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Dzięki, że jesteście. Kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się, bo jesteś super. Do zobaczenia w następnym odcinku i bardzo cię proszę, będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się. Cześć.